Cześć, dzisiaj do Was przechodzę z recenzją czterech pomadek. O, właściwie nie czterech pomadek, a pomadek czterech różnych firm. I dzisiaj w rolach głównych wystąpią pomadki ze Sleeka, Essence, Lovely i MUA. Wszystkie te pomadki oczywiście są matowe, dość bardzo się od siebie różnią. Niektóre są bardzo warte uwagi, a niektóre trochę mniej. W tym filmiku postaram się Wam obiektywnie opowiedzieć o tych pomadkach. Obiektywnie, dlatego że. Każda z nas oczekuje czegoś innego od pomadki, i to, co dla mnie jest wadą, dla kogoś może być atutem. A później, oczywiście, Wam pokażę, jak prezentują się te kolory, które ja posiadam na ustach, te, które mnie najbardziej zainteresowały i które moim zdaniem są najbardziej godne uwagi. I dzisiaj na pierwszy ogień idą pomadki z Essence Mat 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 e, i są one najtańsze z całego zestawienia. Kosztują około 10 zł. E, jest to pomadka, która e, nie daje takiego e, pełnego matu na ustach. Powiedziałabym, że efekt jest taki bardziej welwetowy. Sama pomadka jest kremowa, nie zastyga na ustach, co idzie w parze z jej trwałością, a właściwie raczej nietrwałością. Pomadka ta na pewno do najtrwalszych nie należy. Właściwie powiedzmy sobie szczerze, jest po prostu nietrwała. Powiedziałabym, że trzyma się na ustach około godziny, ale plusem jest to, że nie zjada się brzydko, nie tworzy takiego nieestetycznego obrysu ust. Plusem na pewno jest też to, że w momencie, kiedy nam się zje od środka, bez problemu jesteśmy w stanie dołożyć w miejsce, gdzie po prostu tej pomadki zabrakło i wszystko będzie dalej wyglądało dobrze. Przez to, że te pomatki są kremowe i nie zastygające, mam wrażenie, że nawet delikatnie nawilżają usta. Na pewno ich nie wysuszają i nie podkreślają suchych skórek. I to, co ja naprawdę bardzo lubię w tych pomatkach, to jest zapach. No, mnie naprawdę strasznie przypadł do gustu. To jest takie. Ja tu ewidentnie wyczuwam kawę. Powiedziałam, że to jest taka kafela T albo. O, albo cappuccino. Zapach jest bardzo słodki, bardzo przyjemny i tak samo też te pomadki smakują, co sprzyja temu, że są nietrwałe, bo niechcący możemy je po prostu zjeść, bo tak jak mówię są właśnie słodziutkie w smaku. I pomimo tego, że pomadki te do trwałych nie należą, ja je całkiem lubię i polecam. Oczywiście raczej nie będziemy ich nosić w momencie, kiedy wychodzimy do restauracji, gdzie będziemy jadły, piły. Bo bardzo szybko się z tą pomadką pożegnamy, ale na jakieś szybkie zakupy, szybkie wyjście do szkoły nadają się naprawdę fajnie. No, teraz przejdźmy do minusów. Okej, okay, miałam być obiektywna, ale no uważam, że jest to minus, więc tak powiem. To aplikator. Aplikator jest po prostu w moim odczuciu za duży. Ciężko jest precyzyjnie obrysować z nim kontur ust. Jest też dość twardy. Po prostu nie fajnie pracuje. Aha, jeszcze taka mała rada: jeżeli macie tę pomadkę albo zdecydujecie się na nią, to radzę do niej używać konturówki, dlatego że w momencie, kiedy jeszcze ona dostanie trochę ciepła z naszych ust, jak to zabrzmiało, to lubi się po prostu rozlać trochę nieestetycznie poza kontur ust. I nie jest to też raczej pomadka, którą wyjedziemy sobie poza nasze usta, żeby je delikatnie powiększyć, bo po prostu jej konsystencja i pigmentacja na to nie pozwala. Jak możecie zauważyć, ja posiadam cztery kolory. Wiem, że jest jeszcze piąty. Ten piąty to jest taki barbiowy róż. Ja go nie zamawiałam, bo powiedziałam, że w takich kolorach nie jest mi do twarzy. Także teraz zapraszam do słoczy. Teraz przechodzimy do pomadek firmy Mua. Nazywają się Velvet Lip Lacquer i one faktycznie się zachowują jak taki trochę lakier na ustach. Tworzą taką skorupkę wręcz. Wydaje mi się, że u niektórych może to wywoływać uczucie dyskomfortu. Mnie to jakoś specjalnie nie przeszkadza, ale na pewno pomadki te do najbardziej komfortowych nie należą. Pomadka ta podkreśla nasze wszystkie załamania na ustach. Tworzy efekt takiej rodzynki. Wiem, że niektórzy to lubią, niektórzy nie. Mm. Ogólnie jej konsystencja jest naprawdę dziwna. Ciężko mi ją porównać do jakiejkolwiek innej pomadki. Jest ona bardzo płynna, ale również bardzo szybko zastyga. I musimy się naprawdę spieszyć z aplikacją, bo bardzo ciężko jest połączyć warstwę, która już zastygła, z warstwą nakładaną na świeżo. Jest to wręcz niemożliwe pomadka trzyma się na ustach jakieś 4-5 godzin pod warunkiem, że nic nie jemy i nic nie pijemy w momencie kiedy ona zetknie się szczególnie z jakimś płynem, kawą, herbatą a nawet z naszą śliną, jeżeli obliżemy usta to ona się okropnie roluje wygląda to bardzo nieestetycznie wręcz odchodzą takie kawałki ona się, o, ona się kruszy po prostu przy zetknięciu z jakimkolwiek płynem. Ona ogólnie na jest taka szorstka, trochę tak jakbyśmy miały um, pomalowane usta plakatówką. Dziwne to jest uczucie, nie do końca przyjemne. Um, to jak już powiedziałam, jest ona wysuszająca i również podkreśla suche skórki. I zjada się naprawdę nieestetycznie, powstaje... Bardzo niefajne odcięcie w momencie, kiedy zaczyna się zjadać, i dołożenie jej, poprawienie jest po prostu niemożliwe. To, co jest ważne w przypadku tej pomadki, to trzeba ją naprawdę nakładać w ekspresowym tempie, bo zastyga bardzo szybko, i nakładać na usta minimalną ilość, bo jeżeli nałożymy je chociaż trochę za dużo ona zacznie pękać, porobią nam się brzydkie grudki na ustach i po prostu ona odpadnie. I nie wiem czy to przez aplikator, czy przez taką przedziwną formułę. Dość ciężko się aplikuje na ustach, bo po pierwsze musimy się spieszyć, nie mamy za dużo czasu na to, żeby dopracować ten kontur. A poza tym ciężko właśnie jakoś wyrysować te usta w sposób idealny. Co do aplikatora, to jest on dość standardowy. Aplikator jest standardowy, chociaż jest trochę twardy. Myślę, że właśnie on też się przyczynia do tego, że po prostu aplikacja tej pomadki nie jest zbyt wygodna i szybka. I ja w swojej kolekcji mam sześć odcieni. Ogólnie te pomadki występują w różnych, przedziwnych, bardzo oryginalnych odcieniach, czasami bardzo niecodziennych. Te akurat jak zamawiałam wydały mi się najciekawsze, chociaż teraz tak myślę, że jakbym zamawiała ponownie, chociażbym raczej nie zamawiała ponownie, to wybrałabym mniej nudziaków, bo jednak one się między sobą mało różnią, ale tak jak mówię, raczej bym ich nie kupiła ponownie i nie do końca je polecam, uważam, że te pomadki zdecydowanie są najsłabsze z całej kolekcji dzisiaj pokazanych pomadek. I chyba nie powiedziałam, one kosztują około 15 zł. A teraz pomadki, które wywołują sporo kontrowersji, mianowicie pomadki z Lovely Kylips. E, oczywiście, wiadomo, na jakich produktach są one wzorowane. E, ja tylko krótko powiem, że e, nigdy nie używałam oryginalnych produktów Kylie, e, także nie będę tutaj teraz porównywać tych pomadek. Nie używałam i nie mam zamiaru ich raczej nigdy używać. Ogólnie sama postać Kylie Jenner nie jest dla mnie żadnym autorytetem, żadną inspiracją. No ale wracając do pomadek. Ja wiem, że jest dużo fanów i antyfanów tych pomadek, ale skupiając się na samej formule, na tym, jak te pomadki się prezentują na ustach, to ja uważam, że jest to bardzo dobry produkt. I znowu wychodzi to, że nie jestem obiektywna. No dobra, chyba nie będę aż tak obiektywna, jak planowałam być. No nieważne. Pomadka zastyga na ustach. Może nie na jakieś długie godziny, ale powiedzmy te 4, 5, może 6 się na ustach trzyma. Um, ona daje bardzo fajny efekt na ustach. Porównamy ten efekt do e, tego jaki efekt daje na ustach e, pomadka z Bourjois Rouge Edition, czy tam Edition Velvet. E, tylko, że te pomadki są bardziej klejące, ale one, to co mi w nich lubię, bardzo fajnie wypełniają usta, e, wszystkie załamania i Tworzą taką gładką powłoczkę na tych ustach. Usta się wydają takie e, gładkie, takie przyjemne. E, raczej nie odczuwamy żadnego dyskomfortu, mając te pomadki na ustach. Usta się wydają takie e, wypielęgnowane, takie, no, Ciężko jest mi opisać ten efekt. E, zobaczycie później na słoczach, e, tak te, te z was, które jeszcze tych pomadek nie używały. Po prostu usta są bardzo gładkie, ale ciągle widać, że jest to pomadka matowa i ciągle widać nam załamania skóry. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć, ale efekt jest naprawdę bardzo ładny. Przynajmniej mnie się bardzo podoba. Dla niektórych na pewno minusem może być to, że ona się lepi i to nawet po zastygnięciu ona cały czas się delikatnie klei. Wiem, że niektórym to przeszkadza, niektórym nie. Warto o tym wspomnieć, bo może to jest jakiś aspekt, przez który ktoś ją całkowicie skreśli. Ale ogólnie nosi się je całkiem komfortowo i ładnie się zjadają. Nie tworzą takiego brzydkiego odcięcia jak te poprzednie pomadki z MUA. I poprawki są dużo łatwiejsze w przypadku tych pomadek niż tamtych właśnie wcześniejszych z MUA. Kosztują one 20 zł, czyli jest to ułamek tego, co płacimy za pomadki Kylie. Właściwie to nie wiem, czemu ja cały czas staram się na siłę porównywać te pomadki, pomimo tego, że ich nie używałam, w sensie tamtych Kylie. Po prostu chciałabym, żeby wszyscy to traktowali jako osobny produkt, może delikatną inspirację, a nie powiedziałabym, że jest to podróbka, bo podróbki znajdujemy na AliExpress. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Pomadki te oczywiście przechodzą do nas razem z konturówką i powiem Wam, że ja te konturówki naprawdę bardzo lubię. Są mięciutkie, bardzo łatwo się nimi pracuje, jesteśmy w stanie bardzo szybko. I ładnie wyrysować usta. I ja wiem, że nie wszystkim się chce używać konturówki pod pomadkę, też nie zawsze mamy na to czas, ale w przypadku tych pomadek radzę Wam naprawdę róbcie to, bo to znacząco yy, wpływa na trwałość tej pomadki. Mam na myśli obrysowanie ust i późniejsze wypełnienie ich konturówką, i dopiero na to yy, dajemy pomadkę. Wtedy ta pomadka jest znacznie trwalsza. Warto też wspomnieć, że konturówka jest idealnie dobrana kolorem do pomadki. Przez to też nie ma żadnego problemu, żeby wyjechać tą konturówką poza kontur ust i je delikatnie powiększyć później nałożyć na to pomadkę. Aplikator jest malutki z bardzo łatwo się nim pracuje, bardzo szybko i precyzyjnie. Przypomina mi trochę ten aplikator z MUA z pomadek mła, Właściwie to jest taki standardowy aplikator, e, ale ten jest troszkę mniejszy i mam wrażenie, taki trochę bardziej miękki, tamten jest strasznie sztywny. I na koniec moi ulubieńcy, czyli pomadki ze Sleeka Matte są to jedne z najlepszych pomadek matowych, jakich używałam w życiu, Ever. Naprawdę. Yy, I to całkiem za niezłą kasę, bo kosztują tylko 25 zł. A jak za pomadki yy, tak dobrej jakości, uważam, że jest to naprawdę bardzo mała cena. Yy, pomadka ta daje na ustach całkowity mat. Yy szybko zastyga, trzeba ją dość szybko aplikować, ale jeżeli mamy trochę wprawy, to sobie na pewno poradzimy, ale jak ona już zastygnie, to na długie godziny. Naprawdę, ja tą pomadkę jestem w stanie nosić przez cały dzień, w ogóle zapomnieć o tym, że cokolwiek mam na ustach, bo wiecie jak to jest, jak nałożymy pomadkę, to później przez Powiedzmy tą pierwszą godzinę, jeżeli coś jemy, pijemy, to staramy się to robić delikatnie, żeby tutaj sobie niczego nie rozmazać, nie zepsuć, ale jak już powiedzmy mamy tą pomadkę 6-7 godzin, to już o niej kompletnie nie pamiętamy. Zresztą właściwie ona się naprawdę nosi bardzo komfortowo yy, i przestajemy w ogóle ją czuć na ustach, przestajemy pamiętać, że mamy cokolwiek na ustach. Yy. Do rzeczy. Chodziło mi o to, że po paru godzinach, jak już mam tą pomadkę na ustach, po 6 7, to po prostu o niej zapominam i przestaję całkowicie o nią dbać. Czyli jem, piję, nie zastanawiam się, czy nie uszkodzę sobie przy tym wszystkim pomadki, a z nią się nic nie dzieje. Jasne, okłamałam Was, żebym powiedziała, że ona się delikatnie od środka nie zjada, ale ona się zjada tylko od środka ust w miejscu, gdzie mamy. Jak to powiedzieć, to takie miękkie w ustach. Nie wiem, pewnie to ma jakąś swoją nazwę. Nie znam tej nazwy, ale, ale się zjada w taki sposób, że tego po prostu nie widać i nie wygląda to źle, i wręcz nawet nie wymaga poprawek. Także pomadki te właśnie urzekły mnie przede wszystkim swoją trwałością, bo mogę powiedzieć spokojnie, że one utrzymują się u mnie do momentu demakijażu. Następna rzecz, za którą lubię tę pomadkę, to kolory. One są niby takie zwykłe, zwyczajne, normalne, ale mam wrażenie, że w tym wszystkim są dość oryginalne że nie są to takie standardowe kolory, które znajdziemy w każdej firmie. I to, co może być minusem tych pomadek, to to, że w opakowaniu wyglądają na jednak dużo jaśniejsze niż później jak je nałożymy na usta. E, powiem Wam, kiedyś e, w samochodzie na szybko przed zajęciami e, jedną z nauczelni pomalowałam się jedną z tych pomadek i e, tak zerknęłam w usterko i stwierdziłam, że nas jest jednak trochę za ciemna, jak na uczelnię. I Siedziałam w tym aucie i po prostu męczyłam się chyba 10 minut, żeby tą pomadkę z ust jakimkolwiek sposobem zetrzeć, a akurat by chciał, że nie miałam yy, przy sobie żadnych najbliższych chusteczek, niczego takiego, więc tarłam normalną chusteczką i uwierzcie mi, że było to bardzo, bardzo trudne, żeby ta pomadka tak szybko z moich ust zeszła. Co do aplikatorów, to ja natrafiłam na dwa różne. Jeden jest spłaszczony, drugi taki całkiem standardowy. Oba są ok, ale chyba wolę ten standardowy. Może jest delikatnie jest zbyt twardy, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. Pewnie różnią się dlatego, że nie wiem, jest to pierwsza, druga edycja. Jeszcze chyba nie wspomniałam, pomadki te są naprawdę genialnie napigmentowane. Minimalną ilością jesteśmy w stanie pomalować całe usta. I jeżeli jeszcze kogoś to interesuje, to one praktycznie w ogóle nie pachną. Ogólnie te pomadki yy, żadną nowością nie są. Ja jestem świadoma tego, że one na rynku są już... długo. Nie jestem w stanie powiedzieć jak, jak długo, ale wiem, że długo. Chociaż właśnie ten odcień Birthday Suit, yy, on był kiedyś bardzo, bardzo popularny na YouTubie. Strasznie żałuję, że nie skusiłam się na nie już wtedy. No ale trudno, będę nadrabiać teraz. Eee, mam pięć kolorów, zamierzam kupić jeszcze więcej, ale te kolory, które Wam zaraz zaprezentuję, wydają mi się najciekawsze z całej kolekcji. I na koniec jeszcze zróbmy sobie takie małe podsumowanie. Jeżeli miałabym postawić te pomadki na podium, to na pierwsze miejsce, nie trudno się domyślić, oczywiście ląduje Slick. Genialna jakość, trwałość, która po prostu powala na kolana, genialnie się nosi, po prostu produkt naprawdę rewelacyjny. Na drugie miejsce ląduje pomadka z Lovely, daje zupełnie inny efekt, takich gładszych ust. Może nie jest ta najtrwalsza pomadka na świecie, ale i tak ją bardzo lubię i polecam. Na trzecim miejscu ląduje pomadka z Essence, która jest zupełnie nietrwała, ale się nosi bardzo przyjemnie. Jest nawilżająca, nie do końca matowa, ale mi taki efekt całkiem odpowiada. A poza podium jest pomadka z MŁA, która jest po prostu niewygodna w noszeniu, bardzo wysusza usta. I chyba jeszcze nie wspomniałam o tym wcześniej, ale nakłada się nierównomiernie i to jest duży problem, dlatego że w przypadku tej pomadki musimy się naprawdę mocno spieszyć ją nakładając ją, a ona jeszcze robi nam smugi, przez co chcemy nałożyć tej pomadki jeszcze więcej, a znowu kiedy mamy jej za dużo to kruszy się i odpada. Także te trzy pomadki mogę Wam serdecznie polecić, a te... Nie do końca. Chyba, że bardzo chcecie wypróbować jakiś niecodzienny kolor. Okej, okay. no i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie znać, czy używałyście którejś z tych pomadek i jeżeli tak, to co o nich sądzicie, jak się u Was sprawdzają. Jestem bardzo ciekawa, czy posiadaczki tych pomadek ze Slika są również nimi tak bardzo zachwycone jak ja. Koniecznie dajcie znać. No i może mój filmik Was zachęcił do zakupu którejś z tych pomadek, też koniecznie napiszcie. I oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i mam nadzieję, że widzimy się znowu. Pa!